Burzliwa. Taka była kolejna sesja Rady Gminy Słupca, której obrady ponownie zdominował temat reformy oświaty. Przypomnijmy, że w lutym radni przyjęli plan, który zakłada pozostawienie wszystkich 7 szkół. Będą to placówki w Kotuniu, Młodojewie, Cieninie Zabornym, Cieninie Kościelnym i Koszutach. W podstawówki zostaną także przekształcone dotychczasowe gimnazja w Drążnej i Kowale w Opactwie. Projekt uzyskał pozytywną opinię kuratora oświaty, dlatego radnym pozostało jego ostateczne przyjęcie i ustalenie nowej sieci szkół. Poza opinią w piśmie była jednak jeszcze jedna informacja. Poza zakresem niniejszej opinii wielkopolski kurator oświaty zauważa, że w wyniku protestów zgłaszanych m.in. przez rodziców należałoby rozważyć zachowanie pełnej struktury organizacyjnej szkół, czyli szkoły podstawowej w Kotuni oraz szkoły podstawowej w Młodojewie, tak, by każda z nich funkcjonowała w jednym budynku jako szkoła 8-letnia, na co pozwalają aktualne warunki lokalowe. W przypadku wyżej wymienionych szkół wskazano uczniom klas 6 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy 7 do 8 w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia tymczasowej gimnazjum odpowiednio dla uczniów ze szkoły w Kotuni w szkole podstawowej w Kowale w Opactwie i dla uczniów z Młodojewa w szkole podstawowej w Drążnej. W myśl artykułu 206 ust. 5 ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien dążyć do tego, by 8-letnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Ponadto dzieci, które są uczniami danej szkoły podstawowej, mają nabyte prawo do ukończenia tej szkoły. Zatem uczniowie przyszłych klas 7 i 8 szkół podstawowych, które obecnie posiadają wystarczające warunki lokalowe, winny realizować obowiązek szkolny w dotychczasowych szkołach. Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać m.in. minimalizowanie odległości drogi ucznia z domu do szkoły, możliwość zachowania niezmiennych dotychczasowych warunków kształcenia dla jak największej liczby uczniów, analizę warunków lokalowych szkół, w tym m.in. brak zmianowości oraz odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Ten fragment, mimo że nie był częścią opinii, wywołał spore zamieszanie. Najwięcej emocji budziła bowiem decyzja o przeniesieniu 7 i 8 klas z Kotuni do Kowalewa i Młodojewa do Drążnej. W ostrych słowach o tym zamiarze wypowiedziała się wiceprzewodnicząca Rady Daniela Rutkowska. Powinna być uszanowana wola rodziców i uczniów. I ja uważam tak, że gmina nie robi to sprawiedliwie. Część po prostu mieszkańców traktuje wybiórczo i zgodnie z tym, zgodnie z ustawami, a część jest po prostu odrzucana. I inne są ustawy dla innej części gminy. Odpowiadała jej dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jarosława Kobos, tłumacząc, że gmina wszelkie działania w tym zakresie podejmuje zgodnie z prawem, a wszystkie szkoły mają być docelowo 8-letnimi podstawówkami. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy 6 szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy 7 do klasy 8 w latach szkolnych 2017-2018, 2022-2023 w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum prowadzonej przez tę jednostkę. Radną Rutkowską poparła jednak Joanna Przybylska, która domagała się, aby w Kotuni pozostały 7 i 8 klasy. Byłyśmy w ministerstwie, prosiłyśmy, żeby poszukać jakieś rozwiązanie kompromisowe dla nas, dla naszej sytuacji. I właśnie to, co usłyszeliśmy w arkuszu organizacyjnym, nie usłyszeliśmy nigdy wcześniej na tej sali. Usłyszałyśmy właśnie w ministerstwie, że jest taka możliwość, że można w arkuszu organizacyjnym w Kotuni wpisać 7 i 8 klasę i one będą. To nie, nie można. Już trzeci raz to powtarzam. Natomiast wcześniej mówiłam o czym innym. I wcześniej rozmawialiśmy też o czym innym na komisjach. O rozsądek podczas głosowania apelował z kolei radny Artur Kuchowicz. Wszystkie zmiany, ja tak to rozumiem, wszystkie zmiany, które dzisiaj byśmy wprowadzili do tej uchwały, którą my mamy tutaj na biurku, spowodowałyby to, że od nowa trzeba było procedować tą uchwałę i nie wystarczyłoby czasu na to, żeby tą uchwałę zaopiniować. Dlatego automatycznie gimnazja zostałyby wygaszone, nie byłoby gimnazjum w Kowalewie i nie byłoby gimnazjum w Drążnej. Dlatego radni muszą się zastanowić, nad czym głosujemy. Ja bym proponował nie wałkować tego tematu już dalej, przejść do głosowań
i żeby każdy był świadomy, nad czym głosuje, nad czym podnosi rękę. Bo temat był gwałtowany naprawdę bardzo długo i myślę, że już w tej chwili ta dyskusja już jest bardzo miałka i bezsensowna. To pan radny mówi, żeby głosować, bo to trzeba, to szkoda czasu. Panie radny, nad takimi sprawami to trzeba poważnie dyskutować. Poważnie i długo i rozsądnie. A nie, bo mi się spieszy, bo tam w domu mam coś do załatwienia. Bo tu chodzi o przede wszystkim chodzi o dzieci. Głosowanie nie pozostawiło złudzeń i uchwała została podjęta we wcześniej planowanym kształcie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół na terenie gminy Słupca? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada większością głosów 10 do 5 podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Słupca do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.